Witam wszystkich, tu znowu Punio 7. Dzisiaj zagramy sobie w Advent Rising. Toż czym jest to Advent Rising? Advent Rising to gra science fiction. Powiedzmy, strzelanka trzecioosobowa, jeżeli tak to można nazwać. Więc zaczniemy nową grę. Będę grał na poziomie trudności normalnym, ponieważ nie lubię grać na wyższych poziomach trudności, ani na niższych. Zresztą nieważne. Dobra, zacznijmy po prostu grać. Chyba nie wspomniałem, jak świetna muzyka, jak świetną ścieżkę dźwiękową ma Advent Rising. Powinien trochę posiedzieć w menu i dać wam posłuchać. Ale cóż, trudno, za późno. Gra się zaczyna, obejrzyjmy intro. Jakieś takie dziwne coś. Jakby sok pomarańczowy. I piła. Słuchajcie się muzykę, bo jest iście filmowa, że tak to ujmę. Gra nie jest dubbingowana, ale ma za to polskie podpisy. Hey Ethan, you know that this view is one of my favorite things about being a pilot. Thought you weren't going to be on station until later today. You know better than anyone that flying faster than regulation speed is one of my favorite things. True. So who do I need to get fired for letting you in comms? That information is classified, but I've got an appointment with her when we get back from our mission. One of the benefits of being a famous pilot? Yeah. By the way, here's your flight plan. Where do you see the alien ship with your own eyes? The vids they've been showing don't do it justice. Whoa. How big is this thing? It's big. Watch out for secondaries from the alien vessel. Their activity back and forth from the surface has been increasing. CNC is still trying to figure out why. Copy that. Starting my... Whoa. Ethan. I know. Now, little brother, the whole station watching, could you do me a personal favor? Straighten out your shuttle. Try not to hit the large alien ship. Ta fabuła zaczyna się tym, że... So I haven't got the wedding announcement yet. Getting cold feet or finally wising up. Hey, lay off, Ethan. Not all of us want to be celebrity swingers. Yeah, I know. Fabuła zaczyna się tym, iż obca raz... Wow, looks like they're sending off another salvo of those pod things. Wonder what they're for. Channel 6? Tak. Nie mogę się odezwać. Wartime. At least then we knew what we were dealing with. Christ said, cut the chatter.
Further violations will result in the suspension of your charter. Shuttle 329, we need you to enter a final approach vector and dock. We even lit up the hangar for you. Okej, jak już wspomniałem, fabuła zaczyna się tym, iż NASA ludzka. Nie znam, że powiedzieć. NASA ludzka spotyka rasę jakąś obcą. Okej, okay, no to jesteśmy na własnych nogach w końcu. Dzięki. Okej, okay, przed chwilą mi się gra skraszowała, ona lubi coś takiego robić przed filmami. No, na szczęście zazwyczaj przy filmach są checkpointy, więc będę wycinał te wszystkie krasze i nawet pewnie tego nie zauważycie. Okej. Okay. Tutaj trochę się spadają FPS-y. Ja już włączyłem maksymalny draw distance i tak to chodzi. Przy okazji woda w grze ma dosyć kiepski efekt. Patrzcie chociażby na to, już nasz kursor się rozpływa i w ogóle wszystko wokół wody. I nie tak powinna wyglądać woda. Zdecydowanie nie tak. Okej, dobra, nieważne, idziemy. O, zobaczcie, kto tutaj jest. Podpiera ściany. Hey, little bro. What took you so long? Ethan. I hope you're thirsty. Why? Because you're dumb and ugly. But I can do something about thirsty. So, what do you have? I need something fresh. Something with flavor. A good flavor? Or just a strong flavor? Good and strong. Just good. We're both designated drivers. I can't believe they held up the mission for me. No, they didn't. It took 3 days to do a complete language dump. A what? They have a computer that translates. So we sent them everything ever written in our language so it could learn. Everything? Doesn't that tell them dangerous things? Like our level of technology? Their technology is so far ahead of ours, it doesn't matter. They want to destroy us. We can't stop them. So what about us? Do we get to go aboard the alien ship? They better not try to keep us off the first alien ship to visit Edomea. Unless the legends are true and Adagio really was destroyed by Adagio. There was never a planet called Adagio, so we're not from it. Good job. Not much dribbling. It's nice to drink something that wasn't generated from sewage. What do you think all those fresh fruits grow in? Ooh. Oh, excuse me. I thought you were some other war hero, suck up brother. I think he wants a fight. Sam akcent mu się należy. Yeah? Let's see what you got. Gideon, the co-pilot of the first alien contact party, can't go starting a barroom brawl. You're sure about that? Yeah. No, tak lepiej. That's the pilot's job. No dobra. Akcja się zaczyna. Pokonaj żołnierzy. Release up down. Naciskamy F, żeby atakować. Tak. Dobra. Bez zbędnych celi gieli. Po prostu naparzamy. Jednego rozwaliliśmy, kolejny przychodzi. A, ale nie dwóch na raz, proszę cię. Trochę to drętwo wygląda, muszę przyznać. Ale wierzcie mi, ta gra się rozkręca z czasem. Dajcie jej tylko trochę czasu. Ktoś jeszcze chce? O, tam jeszcze nie wystarczy. No, to już chyba na razie wszyscy. Gideon Wyeth, what are you doing? Olivia! I'm helping some Marines with their combat training. You're getting your uniform all dirty. These guys keep rubbing their blood all over it. This has gone on long enough. Now they're getting my clothes dirty.
Excuse me, Mum, but I can't kill him if you're in the way. Oh. Excuse me, then. I'll move. You see, Gideon, you just have to know how to talk to them. Oh. Ow! Oh, did I hurt you? Good. You're both so stupid. Getting into a fight when you're on the verge of the most important mission in history. You're due for pre-flight briefing in 10 minutes. But were you coming to look for your fiancé? No. You were making kissy-kissy with a bunch of Marines. That doesn't mean I love you any less, Olivia. Yeah, well, he did it for you. Oh? What? One of them insulted me? They didn't mention you. Naturally, you had to beat him up. I'm still mad at you. When you finish your briefing, I'll be in my lab. I've got a couple of things to do before the briefing. I'll meet you at mission prep. Okej, no to zwiedzamy bazę dalej. Naszym dziwnym stylem chodzenia. Te animacje są trochę skokowe. Czemu tak dziwnie chodzi? This way, sir. Rozluźnij się, Ethan, jesteś wśród swoich. Ethan? Nie, Ethan, to jego brat. Coś pomyliłem. Ouch, Dixie, it looks like your boy's getting beat up down there. Oh, he can handle himself. He's just waiting for his opponent to get overconfident. He better not wait too long if he wants to be conscious enough to appreciate it. Strategia może się nie udać. Gdzie teraz? Tu? Nie. No. Tu? Nie. Tu? Okej, okay, dzięki. Standardowa misja na strzelnicy. Captain Wyeth, your brother isn't in the briefing room yet, and I was told to give you a quick refresher on sidearms use. I've already been trained. You've been trained in hand-to-hand combat too, but it looks like you forgot a lot. Now we do some basic sight coordination. I know, it's basic. But I gotta check you off on a remedial test before we can move on to anything dangerous or fun. Okay, Captain. I need to calibrate the range to your weapon sight. Please target each of the colored lights as they appear. Okay. Tutaj mamy taki mały tutorial systemu celowania w grze. Ponieważ to jest gra głównie konsolowa, więc tam musi być jakieś wspomaganie celowania. Co dziwne, na wersji pecetowej zaznacza się cel kółkiem myszy. Tak, to dosyć dziwny binding pod wybieranie celu. Ale nad się sprawdza. You see the red light? You fire at the red guy? Yada yada yada. You can't figure this one out. You'll be required to wear a helmet at dinner. Mhm. Teraz cały myk polega na tym, iż naciskając Wheel Up zaznaczamy przeciwnika po lewej stronie. Halo? Przecież go zaznaczyłem. Co teraz? A, okej, okay. Dobra, tak już lepiej. Naciskając Wheel Down, zaznaczyłem przeciwnika po prawej stronie. To właśnie chciałem zakończyć. Jakby pomyśleć, iż na wersji PC-towej system celowania będzie kompletnie nieprzydatny. System celowania będzie niepotrzebny w wersji PC-towej. Ale przydaje się dla takich leniwych ludzi, którym nie chce się ręcznie celować. Jak ja.